Ostatnią kategorią jest kategoria Open i w tej kategorii mamy tutaj bardzo różne rodzaje opakowań zrobionych zupełnie w innym stylu niż ten nurt główny. No, niektóre tu elementy są podobne, ale zupełnie to inaczej wygląda. Weźmy Terravitę. Mamy tutaj czekoladę, gramatura 90 gramów. Mamy czarną czekoladę. Jest to czekolada, nazwijmy taka, no, casualowa, codzienna. Też mamy tutaj skrzydełka, ale ona jest troszeczkę inaczej zrobiona. Zupełnie jakieś takie w nowoczesnym wydaniu. Ona jest generalnie ciemna. To opakowanie jest ciemne i przez to się wyróżnia. Nie jest to czekolada z dużą zawartością kakao, tak jak były to poprzednie. Natomiast ona się zdecydowanie wyróżnia. Bardzo ciemne opakowanie. Kolejne, weźmy sobie to na przykład. Mamy tutaj jedyna czekolada wyborowa Wedla. Ta czekolada nawiązuje do tak zwanych starych, dobrych, oczywiście w cudzysłowie, czasów, albo niedobrych. Natomiast w każdym razie nawiązuje do tradycji, do tego, co było kiedyś i przetrwało i co jest dobre. Oszczędna kolorystyka, oszczędna grafika tutaj, tak właśnie w takim stylu a la PRL. Tak to mniej więcej kiedyś wyglądało, po prostu nie było farb, nie było takich możliwości graficznych, przynajmniej jakby w tej, jeżeli chodzi o produkcję żywności. Oczywiście były opakowania zastępcze, gdzieś tam jak się otworzyło, gdzieś tam to można było zobaczyć, że to jest z odzysku jakiegoś innego opakowania. Właśnie to opakowanie przypomina te stare opakowania. Natomiast jak tutaj poczytamy, no to czekolada 100-gramowa, no i no, jest tutaj napis, że jest to czekolada nawiązująca do tradycji. Natomiast no, jest to zwykła, najzwyklejsza czekolada. Oczywiście wszystkie czekolady trzeba spróbować i ja po tym materiale oczywiście będę również te czekolady testował. Zupełnie oddzielny, inny sposób opakowania. Również mamy tutaj opakowane to jak prezent, także ta czekolada pod tym względem właśnie się również wyróżnia. Mamy tutaj kolejną czekoladę przeznaczoną dla dzieci i najważniejszym elementem jest właśnie pojazdy, postacie z filmu Cars, czyli samochody. I to jest coś, co bardzo mocno przyciąga przede wszystkim rodziców, nawet nie dzieci, bo rodzice chcą kupić coś, z czego dzieci będą miały szczególną radość i zwłaszcza kiedy zbliżają się jakieś święta, to po prostu jest to taka wartość dodana, można powiedzieć, coś ekstra takiego, czyli z radością jedzenia tej czekolady jest również radość tego, że jest to właśnie czekolada Zygzaka McQueena, prawda? Czekolada 100-gramowa, zobaczcie, ona jest nieco większa niż powiedzmy te czekolady z głównego nurtu, to nazwijmy. O, tutaj mamy Alpen Gold, prawda? A tu mamy te, jak co to jest za firma? Chocolate Milk, też jakaś niemiecka. W każdym razie ona wydaje się większa, ale tak naprawdę jest tylko 10 gramów cięższa od tej Alpen Gold. Stawiamy Alpen Gold na boku i jest to, taka uwaga, bardzo droga, niesłychanie droga czekolada. Tamte czekolady premium Lindt to jest cena około 10-11 na 12 zł i są to najdroższe czekolady, a ta czekolada też kosztowała blisko no około 8 zł, z tego co pamiętam, także dodanie takiego opakowania powoduje, że możemy ekstremalnie windować cenę w porównaniu na przykład z Goplaną, która kosztuje, nie wiem, około 2-3 zł maksymalnie, jest bardzo dobrą czekoladą. Mamy tutaj czekoladę w Polsce nieznana firma, tyle tylko, że niemiecka jest tutaj, a cena jest właśnie taka. Kolejna czekolada Ivoria i mamy tutaj czekoladę mleczną z nadzieniem o smaku tofi, czyli nie jest to tofi, tylko po prostu jest tam jakaś chemia dosypana,
i udaje Toffee. Także to się troszeczkę tutaj, że tak powiem, nie zgadza z tym, co widzimy. Czekolada zapakowana w formie prezentu, czy w takiej właśnie bez skrzydełek. Na opakowaniu mamy co? Mamy kawiarnię, mamy tutaj zbliżenie na tę czekoladę, nawiązanie do starego stylu, do tradycji, do kawiarni, gdzieś tam takich zaułków jakiegoś starego miasta i tak dalej, prawda, do pialni czekolady, do kawiarni właśnie. I również tutaj mamy Toffee, tak, mam tutaj Toffee, ale no niestety tego Toffee tutaj w środku nie będzie, bo jest to o smaku Toffee, co oznacza, że nie ma tutaj żadnego Toffee. Zwykła czekolada 100-gramowa wyprodukowana przez fabrykę galanterii czekoladowej EDBOL Bogusław Dudziński dla Intermarché, czyli jest to taka sieciowa czekolada, tak jak tamte biedronkowe. Nie próbowałem, nie wiem jak to smakuje, ale jest to zupełnie inaczej pakowane niż, no tu nawet jest napis, propozycja podania, jest to zupełnie inaczej pakowane niż pozostałe i ona się mocno, mocno wyróżnia. No jest to przyjemne takie, prawda? Ciepła kolorystyka, taka vintage można powiedzieć, w starym stylu i ona skłania do zakupu, bo to zobaczcie, te czekolady, no, wszystkie tak samo wyglądają, nie ma żadnej różnicy. Natomiast tu dostajemy coś i oczekujemy tutaj czegoś wyjątkowego. Nie wiem, czy w zawartości otrzymamy, bo jeszcze jak widzisz, ona jest cała niezjedzona przeze mnie. Dość krótki termin przydatności do spożycia, o tym na końcu rzeknę. No i mamy na koniec taką czekoladę, która jest, że tak powiem, ma najsmutniejsze ubranko. Wygląda tutaj, najgorzej wypada taki papier siermiężny. To jest czekolada typu jestem najtańsza, kup mnie, będzie całkiem z nami dobrze, ale nie spodziewaj się jakichś większych tutaj rewelacji, sensacji. Mimo że ona jest taka skromna, jednak jest to pełno mleczna, czy nie ma tutaj żadnych dodatków tłuszczu roślinnego. Nie wiem jeszcze jak ona smakuje, no nie spodziewam się, żeby była rewelacyjna, ale cena jej jest również najniższa. Tak więc jeszcze raz, mamy główny nurt, czekolady, które wyglądają dokładnie tak samo, nie wiemy która jest która, po prostu dokładnie wszystkie identycznie wyglądają opakowania i najczęściej one identycznie smakują, są z podobnej półki, można powiedzieć dwóch, trzech, nie więcej niż czterech złotych. Mamy czekolady premium, nie wiem, nie pamiętam ile ta kosztuje, ale one są droższe. Oczywiście ta z Biedronki jest ekstremalnie tania, ale ta Linta kosztuje około 11 zł. Mamy również takie czekolady premium pod innym względem. One mają dużą zawartość kakao. No i mamy tutaj takie opakowania, takie czekolady, które próbują w jakiś sposób się wyróżnić. Nawet ta czekolada, która się niby nie wyróżnia, jednak się wyróżnia, bo ma jedyna taki po prostu zwykły papier. No oprócz tej, ale ta to jest zupełnie inny charakter, ale ten papier jest naprawdę siermiężny, wygląda, nie jest siermiężny, a mimo to wyróżnia się tym, że po prostu jest taka siermiężna, jest najsiermiężniejsza i kropka. A na koniec taka informacja, taka rada już poza fotograficzna, musisz sprawdzać jaka jest data spożycia czekolad i ja mam taką zasadę, tu mam na przykład do listopada 2016 roku, ja mam taką prostą zasadę, że wybieram czekolady, które mają datę spożycia dłuższą niż pół roku. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Tłuszcz się starzeje, tłuszcz jełczeje i po prostu najlepsza czekolada będzie smakowała ohydnie, jeśli będzie bliska daty zakończenia ważności, ponieważ ona mogła leżeć pół roku, rok czasu, albo nawet półtora roku, niektóre tutaj mają do 2017 roku, także to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o smak. Więc zanim kupisz na stacji benzynowej jakiegoś wafelka oblanego czekoladą, to zobacz jaka jest data spożycia. Jeżeli jest krótsza niż pół roku, to po prostu to odłóż, bo to będzie zwyczajnie ohydne. No to ja się zabieram teraz do testowania smaku, ale o tym już nie będę mówił na antenie.
Zapraszam do subskrypcji, wpisz swoje imię i adres mailowy i otrzymasz więcej takich nagrań, więcej takich materiałów, więcej nowości ze strony Red Focus. No i oczywiście proszę Ciebie, żebyś udostępnił ten materiał, ponieważ jest to moja zapłata. Jak widzisz, nie ma tu żadnych reklam, więc moją zapłatą będzie to, że ktoś inny będzie mógł się dowiedzieć właśnie o tej stronie, o tym serwisie fotograficznym. To tyle z mojej strony. Trzymaj się, pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.